To? Macie monit. Więc witam Was bardzo serdecznie na 11. już spotkaniu naszych pasjonatów IT, czyli ludzi około technologii Microsoftu. Rozmawiamy o wszystkich tematach. Jakimś sposobem zawsze wychodzą Microsofty, ale dzisiaj będzie takie właśnie wyjątkowe spotkanie, na którym zaprosiliśmy specjalnie Michała Jankowskiego, który zajmuje się w swojej firmie, bo pracujesz w Objectivity, Michał. Zajmujesz się nie tylko power-upsami, ale również OutSystems oraz Mendixem, czyli największymi konkurentami power-upsów. Ja jestem, powiem szczerze, niezwykle ciekaw, jak wyglądają te platformy oraz w ogóle, jakie są między nimi różnice. Wiem też skądinąd, Bartosz się odgrażał, że jeszcze tutaj trzeba WBS-a webkonowego pokazać, więc ja tutaj, Bartosz, też cię wywołam, bo to Może super nie tyle byłoby naprawdę. pokazać, ale jeżeli chcemy troszeczkę porozmawiać, to myślę, że tak. To myślę, że możemy troszeczkę dyskusji na ten temat sobie poprowadzić Super. dzisiaj. Nie przygotowałem demo, ale pogadać chętnie. Spotkania naszych pasjonatów to są spotkania, gdzie generalnie absolutnie nie chcemy robić przygotowanych sesji, chcemy po prostu porozmawiać, wymienić się doświadczeniem. Także tak. Ważne jest to, że chcemy dyskutować, więc ja mam tendencję do przegadywania wszystkich, ale jak chcecie coś powiedzieć, to po prostu to róbcie. A teraz już nie przedłużając, Michał. Powiedz mi w ogóle, bo jak to się stało, tak może mało lekkim wprowadzeniem to wchodząc, jak zacząłeś się interesować innymi technologiami typu Mendix i OutSystems, czy może inaczej, ponieważ one były wcześniej niż PowerUpsy, to w którym momencie stwierdziłeś, że PowerUpsami też trzeba się zainteresować i są one godnym następcą, czy zastępnikiem, alternatywą? Wiesz co, ja bym patrzył, to nawet nie to chodzi, żeby interesowanie daną technologią. Generalnie bardziej patrząc na jakieś projekty, które realizujemy, czy to w Objectivity, czy gdzieś poza Objectivity, to staram się, pewnie jak większość osób bawiących się trochę architekturą, stara się dobrać odpowiednie narzędzia do rozwiązania odpowiedniego problemu. No i tu z jednej strony mamy klasyczne kodowanie, mamy platformy low-code'owe, mamy rozwiązania pudełkowe. I patrząc na te rzeczy, które gdzieś tam się pojawiają, pojawiły się możliwości. Pojawił się Mendix, najpierw pojawił się Mendix, potem była trochę obserwowanie, co dzieje się na rynku. Pojawiły się power-upsy, co by nie powiedzieć, czasem przychodzą z ograniczeniem biznesowym od klienta. Mamy Microsoft, mamy CRM-a Microsoftowego, mamy SharePointa, mamy jakiś taki element, który powiedzmy, daje nam możliwość używania tych power-upsów za darmo, więc czasem jest to naturalny wybór, żeby to zrobić. Potem pojawił się OutSystems. Jest polski produkt z Krakowa, o którym też pewnie podyskutujemy. Każdy z tych narzędzi ma swoje większe zalety, swoje mniejsze zalety, nadają się do różnych tematów, ale to zakładam, to wyjdzie dzisiaj. Wyjdzie. A powiedz mi tak jeszcze, bo ja niewątpliwie najbardziej teraz czekam na to, żebyś pokazał fragment Mendixa i fragment OutSystema, ale zastanawiam się, bo najstarszy z nich jest Mendix, nie? Wiesz co? Ciężko mi stwierdzić, bo ja nie pamiętam, która platforma kiedy została założona. Mendix twierdzi, że wymyślił low-code. Jeśli popatrzymy na historię, jeżeli popatrzymy, co pojawia się po prostu u nich na prezentacjach. Natomiast te platformy są już bardzo dojrzałe. Mendix jest w wersji 8, OutSystems chyba 11, jak dobrze pamiętam, więc to już jest grube lata i co ciekawe, te wersje aplikacji wydevelopowane we wcześniejszych wersjach, takich mniej więcej w połowie historii, cały czas żyją u klientów, cały czas są rozwijane w tamtych poprzednich wersjach nawet nie ma planu na migrację, więc to całkiem się sprawdza. Okej. Okay. Dobra, słuchaj, to mógłbyś pokazać. Zacznijmy od Mendixa. Mógłbyś go pokazać? No oczywiście. Dawaj. Dawaj. Jest sobie Mendix. Czy widzicie pulpit? Widzimy. Słuchajcie, no generalnie w platformach low-code'owych wytwarzanie aplikacji jest dosyć podobne. My musimy albo idąc od góry zaprojektować layout, potem zaprojektować jakieś algorytmy w postaci czy to flow, czy to w microflow albo nanoflow w Mendixie i idąc w dół strukturę danych. W przypadku PowerUpsów mamy CDS-a, przykładowo. I na bardzo podobnej zasadzie mamy Mendixa. Tu mamy środowisko uruchomieniowe Mendixa, w którym projektujemy aplikację.
Po lewej stronie jesteśmy w stanie. Czy jest instalowane on on-premowo, czy to siedzi w chmurze? Jeszcze raz poproszę o pytanie. To jest instalowane on-premowo, czy siedzi w chmurze? I można tak i tak zainstalować, jeśli chodzi o release'a. Natomiast Mendix ma dość fajną rzecz, że można sobie uruchomić ten projekt lokalnie w ogóle. Jako w przypadku Power Apps'ów i w przypadku OutSystems nie jesteśmy w stanie na lokalnej maszynie bez połączenia z internetem odpalić sobie projektu i działać na tym. To są takie drobne niuanse, które mówią, że będąc w samolocie, na Mendixie można pracować, na pozostałych dwóch platformach jest trochę ciężej. Ale słuchajcie, zawsze jak samolotem, to robię nowe apki. Zawsze. Ale to jest taki czas, że dwie godziny do UK to w sam raz można nadgonić jakąś kawałek produktywnej pracy, jak nie ma spotkania. I słuchajcie, tu jest prosta aplikacja do eventów. Ja ją może sobie odpalę. Zobaczcie, ona się buduje. Ja przepraszam, że nie będę dzielił pulpitu, natomiast ja poprzeskakuję trochę pomiędzy oknami, żeby po prostu mieć pewność, że coś tam, że Michał nie będzie musiał montować potem wideo. Tu ona nam się kompiluje, pojawiają się nam standardowe jakieś warningi, co dzieje się nie w porządku. Tu widzieliście, że pod spodem była jakaś lokalna baza danych, HSQL database. Generalnie nam to startuje lokalnie. Możemy. Poczekaj, to od razu. Sorry, tak będę ci wyrzucał, wtrącę pytania, jeśli pozwolisz. Tu widzę logi. Tu już są takie dość szczegółowe logi. W szczególności jak tam już to nawet z bazy danych, dobrze zrozumiałem, że z bazy danych też ściąga logi. Wiesz co, tu pojawiają się rzeczy, które pojawiają się w komunikacji z tą naszą aplikacją, którą mamy odpaloną. Czekajcie, ja przerzucę nam na przeglądarkę. Mhm. Byście zobaczyli, jak to wygląda. To jest jedno z demo, które pokazujemy przy współpracy z klientami, jeżeli pokazujemy platformę Mendixową, to jest aplikacja do zarządzania eventami. Bardzo prosta rzecz. Ja nie chcę chodzić po aplikacji, bo wydaje mi się, że bardziej Was interesuje sama platforma, jak pojawia się działa development, niż co aplikacja robi. Natomiast widzicie, ona działa, wygląda dokładnie tak samo jak normalna aplikacja webowa. Mhm. Możemy zmienić tam użytkownika, mamy TA, mamy admina, mamy jakieś demo userów, to jest, widzicie, tryb demonstracyjny, że mogę automatycznie poprzerzucać sobie użytkowników, wtedy dostaję dodatkowe uprawnienia związane z jakimiś tymi rzeczami w aplikacji. Natomiast jest do tego też aplikacja mobilna? Oczywiście. Jeśli chodzi o... To jest też różnica pomiędzy Power Appsami a OutSystems i Mendixem. Możemy w Mendixie stworzyć sobie aplikację, która będzie skompilowana do Androida i do iOS-a, tak samo w OutSystems, i ją opublikować w sklepie. I teraz to, co w Power Appsach można zrobić, to my musimy pobrać aplikację do odpalania Power Appsów. Natomiast w przypadku Mendixa my dostajemy APK, które po prostu budujemy, mamy własny branding, tam się pojawia jeszcze kolejna wersja tej aplikacji, jeżeli wprowadzamy jakieś zmiany w platformie low-code'owej, to one automatycznie te zmiany publishują z pominięciem certyfikacji. No chyba, że jakąś ikonę zmieniamy albo nazwę apki. Natomiast chciałem Wam pokazać, żebyście widzieli mniej więcej, jakie są to funkcjonalności, czyli zapisywanie się na event. Ja wrócę do Modelera, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak tworzy się aplikacja w Mendixie. Tu mamy podzielane na moduły, mamy standardowy moduł system i jakieś tam nasze takie podstawowe rzeczy powiązane z aplikacją. Atlas UI to jest moduł powiązany z taki zestaw template'a, który nam wchodzi, żebyśmy mogli mieć gotowe style. No i tu poniżej pojawiają się nasze rzeczy związane z aplikacją. Mamy model domenowy, to jest właśnie coś, gdzie my definiujemy bazę danych, te nasze encje. To jest potem automatycznie kompilowane i przetwarzane do postaci bazodanowej. Jeśli zmieniamy coś na tym modelu, no to automatycznie idą nam skrypty update'ujące. Czyli poczekaj, czyli jak dobrze rozumiem, tak na dobrą sprawę w tym toolu, w tym Mendix Studio, ty projektujesz model bazodanowy, a potem już Mendix odpowiada za odpowiednią implementację to w samym engine'ie. Mhm. A może to dowolny engine zintegrować, czy to jest tylko, nie wiem, ma jakiś własny, czy to jest na przykład tylko SQL? Wiesz co, tych baz danych jest, jak dobrze pamiętam, chyba 8 typów. Jest MySQL, MSSQL, Postgres, HANA, Oracle
i Azure SQL. I pewnie coś zapomniałem, natomiast tego już tak jest wystarczająco. Nie ma. No, dziękuję. No. Wiesz, CDS to jest specyficzna implementacja SQL-a. SharePoint też. Też. Natomiast można się integrować, bo słuchajcie, można strzelić do API, można to zrobić. To, co się śmieje, że SharePointowe listy, ostatnio integrujemy aplikację PowerUpsową z naszym systemem Bendixia poprzez SharePointową listę. No proszę. Czyli jakieś custom konektory do baz danych są możliwe do zrobienia w Bendixie? Tak. I tu w zasadzie trzeba popatrzeć na kilka płaszczyzn. To, co widzicie tutaj, to jest tak, jak my projektujemy aplikację. I to nam jeden do jeden z pewnymi, powiedzmy, modyfikacjami, żeby to było wspierane przez platformę, trafia nam do bazy danych i to jest taka natywna implementacja. Teraz drugi poziom implementacji jest taki, że jeżeli chcemy się podpiąć do bazy danych, która nie jest supportowana jako te bazy, albo któraś z tych baz, ale dodatkowo, to możemy mieć coś takiego, tam jest Mendix App Store, z którego ściągamy dodatek. Możemy się pod to też podpiąć i normalnie akcją wykonujemy jakieś zapytanie na bazie danych. No i trzecią opcją jest, jeżeli nam wszystkie inne opcje nam nie zadziałają, to możemy napisać kod w Javie albo JavaScriptie i po prostu podpiąć się do bazy danych, bo to jest jeszcze, wydaje mi się, że w PowerUpsach nie ma takiej możliwości rozszerzalności, że budujemy sobie jakiś kawałek kodu w dotnecie i go kompilujemy i go uruchamiamy. Aczkolwiek tam są inne możliwości integracji poprzez platformę Microsoftową. Okay. I to też jest fajne, to też dobrym przykładem jest jak popatrzenie na, bo Mendix jest takim kombajnem w porównaniu takim wszystkim rzeczą, która ma w sobie dużo rzeczy. Z jednej strony to, co właśnie wiecie, baza danych, zaraz wam pokażę algorytmy, jak się to definiuje i layouty. W przypadku PowerUpsów, jeżeli popatrzycie na raporty Gartnera i Forrestera, to zobaczycie tam, że tam się nie pojawia hasło PowerUps. Tam się pojawia hasło Microsoft. I teraz, jak czytacie się szczegóły, to pod hasłem Rapid Application Development albo Low-Code w raportach Gartnera zobaczycie, że to czasem pojawia się PowerUpsy, czasem Power Platform, czasem PowerUpsy Xamarin, czasem Flow, więc oni traktują w ogóle to jako całość, jako platformę Microsoftową plus jeszcze Azure i tym podobne inne rzeczy. Więc z jednej strony wydaje się, że te PowerUpsy są trochę mniejsze w porównaniu do Mendix Cloud Systems, z drugiej strony, patrząc na te firmy, które badają trendy na rynku, oni traktują Microsoft jako vendora, który dostarcza rozwiązania low-code'owe i patrzą na to rozwiązanie, porównują Microsoft do OutSystems, a nie OutSystems do PowerUpsów. Ale marketingowo, przynajmniej Microsoft może powiedzieć, że jest na tych Gartnerach. Tak, jest na tych Gartnerach. Tam oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Jak siedzicie dość głęboko w platformach i zobaczycie, na jakiej zasadzie to jest robione, to nie zgodzicie się ze wszystkimi rzeczami. Widzicie, że tam pojawiają się różnego rodzaju drobne, mniejsze bądź większe błędy polegające na tym, że na przykład nie do końca te wersje porównują. Ale no to naprawdę trzeba siedzieć głęboko, żeby popatrzeć, jak to wykryć jakieś tam takie niuanse. Mhm. Natomiast tu mamy naszą zaprojektowaną bazę danych, tu zobaczcie, jest jakieś wydarzenie, mamy walutę, mamy lokację, no normalny schemat bazy danych, proste. Jak wejdziemy w któryś z tych elementów, no to tu standardowo definiujemy jakieś liczności, asocjacje, tym podobne rzeczy. Ja nie chcę wchodzić głęboko w to tyle, bardziej wam pokazać look and feel, jak to działa. Swoją drogą, sorry, że jeszcze ci słowo, będę to robił non stop. To mi strasznie ten interfejs przypomina taką hybrydę tego Visual Studio Testing Managera, było coś takiego, to na czym oparty jest UiPath. Mhm. I zastanawiam się, czy to jest napisane, w jakim języku jest napisany Mendix? Wiesz co, sam Mendix jest kompilowany do Javy, natomiast kiedyś ja nie do końca jestem pewien, czy Mendix, wydaje mi się, że Mendix Studio było w dotnecie gdzieś napisane, gdzieś taka informacja się pojawiła, ale to jest coś, co mi się kołaczy w głowie. Natomiast abstrahując od tuli, sam Mendix to jest rozwiązanie javowe, kompiluje się do binarki javowej, więc jeśli chcemy odpalić to gdzieś, czy to w chmurze, czy to on-premie, no to musimy mieć środowisko uruchomieniowe Java. Mhm, jasne.
Dzięki temu możemy też na Linuxie uruchamiać, więc to też ma pewną zaletę w przypadku na przykład OutSystems, gdzie tam jest .NET i tam jest jasno powiedziane, że trzeba mieć serwer z Windowsem. Jasne. Dobra, mamy pierwszą warstwę. Teraz druga warstwa to są tak zwane microflow, nanoflowy. To są nasze algorytmy. To jest nasz przepis, jak aplikacja powinna działać. Nanoflow to jest akcja taka Ajaxowa, robiona po stronie klienta bez strzału do serwera. Tu mamy akcje, które zawsze uderzają do naszego backendu. Weźmy sobie jakieś jedno, zobaczmy. Czyli ja skaczę, ale widzicie, to są strasznie proste te rzeczy. O, tu jest coś ciekawszego. Więc generalnie to jest nasz przepis, jak działa nasza aplikacja. Mamy jakiegoś uczestnika, pobieramy dane, tworzymy nazwę, description, datę, price, strzelamy do innego microflow, bo możemy zagnieżdżać. Tu jest strzał do zewnętrznego serwisu. Jeżeli zobaczymy sobie do środka, to tu widzimy, że mamy kola po reszcie. No i w przypadku, gdy to nam zadziała się poprawnie, to wychodzimy z tego, jak nie, mamy logowanie. Projektuje się to bardzo podobnie jak flow, czyli łapiemy element, wrzucamy go na jakieś miejsce. Tu możemy sobie wybrać, co chcemy zrobić z tym elementem i po prostu programujemy dalej. To, co pojawia się dość często w tych nowych środowiskach, to jest wsparcie AI, więc pojawiają się kropki, które bazując na doświadczeniach wcześniejszych osób, które wytwarzały oprogramowanie na tej platformie, starają się przewidzieć następne kroki, jakie powinny zostać wykonane. No i słuchajcie, taka trzecia warstwa naszej strony, no to tu, co ja wam pokazywałem, pojawił się home, no to zobaczcie, tu też na takiej bardzo prostej zasadzie budujemy to z bloczków, mamy toolboxa, w którym po prostu przykładamy rzeczy, łączymy. No i to finalnie po kompilacji tworzy nam paczkę, która jest hostowana. Najprostsze hostowanie to, tak jak w przypadku Power Appsów, One Click Deployment. Możemy kliknąć run, on wtedy nam zrobi commita, wyśle nam to do chmury i nasza aplikacja trafi na środowisko deweloperskie-autosterskie. Nice. W ogóle to jak to budowałeś, to bardzo musi upraszczać potem generowanie dokumentacji, bo to jest praktycznie schematy idealne do dokumentacji. No. Ja to czekam na komentarz z WebCona, że powie, że tam odpowiednio opisując pola wygeneruje nam się ładna dokumentacja na koniec. Znaczy wiesz co, tak, no jest generalnie taki feature, że jeżeli pamiętasz o tym od początku, jak sobie tworzysz proces, żeby w tą kontrolkę pod tytułem dokumentacja wpisywać cokolwiek, czyli opisywać sobie każdą akcję, każdą ścieżkę, co się dzieje, co się robi, no to jeżeli tu jesteś sumienny i faktycznie to wykonujesz, to jak sobie przechodzimy już potem z projektem do fazy odbioru i klient chce dostać dokumentację, to faktycznie wciskasz przycisk generuj dokumentację, no i dostajesz na koniec takiego potężnego Worda, gdzie masz to wszystko wypełnione, uzupełnione, tak? To znaczy cały twój właśnie proces w formie grafu, tak jak właśnie to pokazałeś, to fajnie robi. W WebConie działa to mniej więcej podobnie, bardzo podobnie, natomiast no, dostajesz w tym momencie opis wszystkich akcji, kroków. Masz praktycznie gotową dokumentację w tym momencie, taką powykonawczą, którą no, można przekazać klientowi. I jest to generalnie spore ułatwienie, tak? To faktycznie myślę, że to im się udało. I dla mnie osobiście to jest duży plus tej platformy, że jeżeli pamiętamy o tym od początku, to potem możemy sobie faktycznie taką powykonawczą generację jednym klikiem wygenerować. Takie różnice jeszcze pomiędzy tymi platformami. No generalnie Mendix jest bardziej nastawiony na wytwarzanie oprogramowania. Natomiast nie do końca dobrze mu wychodzi zarządzanie jakimiś procesami. W przypadku WebCona, no to aż widać, to jest nastawione na procesy, na jakieś flowy, na takiej zasadzie, że ta obsługa może być długookresowa. W przypadku Power Appsów też możemy zaprojektować flow, który będzie czekał, aż ktoś kliknie, aż dostaniemy jakąś integrację z SharePointem, jakąś akcję. W przypadku OutSystems mamy też wsparcie dla czegoś, co oni nazywają BPT chyba tak.
W przypadku Mendixa... Proszę? Zaraz pokażę. Tam mam trochę... Tam trochę słabiej mi wchodzi klikanie niż w Mendixie, ale spoko. Natomiast w Mendixie, żeby zrobić taką właśnie dużą taką dłuższą stanowość, jeśli chodzi o workflowy, no to to jest rzecz, którą my musimy trochę doimplementować. Ale okej, okay, ja muszę zadać pytanie, z którym ja tak naprawdę chciałem poczekać na koniec, ale ono nie daje mi spokoju, bo kiedy myślimy o platformach low-code, to na dobrą sprawę możemy na nie patrzeć z dwóch różnych perspektyw. Z perspektywy dewelopera są to platformy, które mają przyspieszyć nam, ułatwić nam pracę, czyli skrócić czas do wiezienia rozwiązania. Z perspektywy nie osób IT, raczej osób nie IT, które są takimi, nazwijmy to, citizen developerami, to ma umożliwić proste budowanie rozwiązań bez angażowania IT, które staje się wąskim gardłem. I w tym momencie, jak myślę o Power Appsach, to jest absolutnie dla citizen developerów. Mhm. Natomiast w przypadku Mendixa tu widzę, że w ogóle citizen developer by się nie odnalazł. To jednak jest narzędzie takie bardziej dla deweloperów. Wiesz co, bo Mendix ma dwie wersje. Ja wam pokazuję tą wersję, z którą my na co dzień działamy, no bo Objectivity jest firmą dostarczającą soft i raczej robimy rozwiązania większe no w zasadzie różne. Od projektów kilkudniowych do projektów ponad 7 czy 8 miesięcznych, bo to też po prostu w zależności od tego, jakie są wymagania od klienta. I teraz to, co właśnie poruszyłeś. Dla mnie Power Appsy to jest super i to też widać, jak Microsoft pozycjonował, bo teraz to się trochę zmienia, bo te Power Appsy dojrzewają. Tam pojawia się trochę więcej rzeczy, które pozwalają takim regularnym deweloperom rozszerzać tą platformę niż jeszcze kilka miesięcy temu. SQL. Tak, właśnie to takie niuanse, które powodują, że te zaczynają znikać te ograniczenia, bo dla mnie, jakbyśmy porozmawiali pół roku temu, to ja bym powiedział, Power Apps to jest platforma 100% citizen developers. Jeszcze jakbyśmy podyskutowali przed nowym cennikiem, to bym powiedział, że dość często wygrywa pricingiem ze wszystkimi innymi konkurentami ze względu na ten moment, kiedy te konektory były w wersji preview. Szkoda, że Microsoft, zmiana z preview na premium to nie zawsze do projektów miała wpływ, dobry wpływ na projekt, szczególnie na budżetowanie na koniec. Natomiast ta promocja z Microsoftu to było typowo citizen developers. To na konferencjach było widać, że osoba, która zajmowała się na przykład pracą z CRM-em, z SharePointem, potrafiła sobie tą platformę skustomizować dzięki Power Appsom. Natomiast Mendix Systems, no to tu już jest, musimy podyskutować. W przypadku Mendixa widzieliście rozwiązanie, które jest nastawione typowo na deweloperów. Natomiast jest jeszcze druga wersja webowa, bo to w ogóle to, co widzicie, to się nazywa Mendix Studio Pro. Natomiast wersja webowa nazywa się Mendix Studio, gdzie dostajemy bardzo prosty layout, który my możemy sobie wyklikać, poprzenosić i to wygląda bardzo podobnie jak w Power Appsach. I to już jest nastawione... Proszę? W kanwasie czy w model drivenie? Wiesz co? Trochę po środku. Czekajcie, ja wam... My tego nie używamy, ale dobra. Dajcie mi chwilę, ja się zaloguję na Mendixa i przynajmniej wam pokażę, jak to wygląda. Przynajmniej postaram się pokazać. Ja co prawda tak zdaję sobie sprawę z tego, że zaraz między kanwasem i model drivenem... Zaraz granica się zatrze. Ono się teraz, tak, ona już troszeczkę teraz, nie powiem, że się zaciera, bo to jeszcze troszeczkę czasu potrzeba, ale wiem, że Microsoft planuje to zupełnie zatrzeć, czyli że będzie jedna platforma Power Apps, czy jeden typ Power Aplikacji, a obecnie mamy Canvas i Model Driven i zupełnie inaczej się z nimi pracuje, zupełnie inne mają obostrzenia w stylu Model Driven, tylko i wyłącznie CDS, nie ma tam SQL-a, a szkoda, ale cóż. Sobie zobaczyć, czy uda mi się to zrobić jakoś tak szybko, że przyklikam sobie jakąś wersję, którą mogę otworzyć w Mendix Studio, ponieważ w Mendix, jak coś stworzymy w Mendix Studio Pro, to nie zawsze jesteśmy w stanie otworzyć tego w Mendix Studio. Tą drugą stronę zawsze działa, natomiast to też jest, tydzień temu rozmawialiście na temat governance aplikacji low-code'owych i to jest też właśnie, możemy dokonać takiego jakby przejścia z tej aplikacji Citizen zrobionej przez Citizen Developer w tej wersji prostszej Mendixa i ją przejąć, sprawdzić jak działa w wersji
bardziej dla deweloperów i dalej rozwijać. No bo generalnie ten Citizen Developers jest super, jeśli chodzi o jakieś prostsze aplikacje, rozszerzenie platformy i bomba. Natomiast w momencie, kiedy nam ta platforma rośnie i po prostu pojawiają się bardziej skomplikowane rzeczy, no to niestety te Citizen Developers muszą też troszeczkę mieć wiedzy z takiego klasycznego wytwarzania oprogramowania, ponieważ tam pojawią się problemy z wydajnością, z jakąś optymalizacją, tym podobne rzeczy. Dobra, słuchajcie, ja gdzie udostępniam przeglądarkę, to jest to. To tu jest mega uproszczony interfejs. W momencie tego, jak coś chcemy zrobić, po prostu przerzucamy elementy, mówimy, ile chcemy i zobaczcie, to zupełnie inny jest, inny look and feel jest. Jeżeli chcemy stworzyć jakąś bazę, element bazy danych, no to jest przeniesienie. Chcemy dodać jakieś rozszerzenie. Aj, tak. Więc widzicie, tu totalnie to nas prowadzi za rękę w zasadzie. Gdzie jak wrócilibyśmy do środowiska Mendixowego, tam widać typowo deweloperskie. Nie ma takich wyjaśnień, co to jest, czym to się po prostu wiąże tam. Po prostu mamy określone nazwa, typ, ograniczenia. Ja swoją drogą powiem szczerze, strasznie zazdroszczę tego buildera bazodanowego, który teraz pokazujesz. Jakby to było w Power Appsach, to byłoby cudowne. No to jest też inna klasa aplikacji, budujemy. Bo to Power Appsy to jest raczej rozszerzenie istniejących rzeczy. To idzie w stronę bardziej samodzielnych aplikacji, natomiast dla mnie to cały czas są trochę mniejsze aplikacje. Aczkolwiek jak porozmawiamy z osobami bardziej doświadczonymi w Power Appsach, które robią już aplikacje, to powiedzą OK, zrobimy wszystko albo zrobimy prawie wszystko, bo tam naprawdę cuda można zrobić. Natomiast to jest pytanie, w którym momencie jest ten środek, że to jest fair enough i nie przeginamy po prostu z naciąganiem platformy do niektórych rzeczy. Jeśli chodzi o system Mendix, to tworzymy aplikacje webowe albo mobilki i to są typowe aplikacje. To nie jest tak nakierowane na proces jak na przykład Webcon. Webcon to jest dla mnie coś, co mamy flow, co mamy jakieś akcje, które dzieją się po kolei. Ta aplikacja, którą budujemy wokół tego, to cały czas jest aplikacja, natomiast ona jest sterowana tak jakby procesem, który gdzieś jest tam pod spodem. Tak. Do webcona teraz przejdziemy, a pokaż jeszcze w takim razie tego OutSystems, bo ja w ogóle powiem szczerze, o ile Mendixa właśnie poznałem, webcona to już przynajmniej znam tą wersję, która była parę lat temu, nawet mam z niej certyfikat. No bo oni wyszli od rozszerzenia z SharePointa bodajże, tak, teraz tak. Są osobnym produktem. Tak. Natomiast OutSystems totalnie nie znam. Totalnie nigdy nie widziałem OutSystems i jestem strasznie ciekaw, jak to wygląda, z czym to się je i czy zdobędzie moje serce, czy raczej nie. A jesteś bardziej dotnetowym? Robiłeś coś w Visual Studio, coś takiego? W sensie, no tak, w sensie, o co pytasz? No tak, jestem dotnetowy. W sensie. Jakiś C-Sharp, SQL i tym podobne rzeczy? No ziomuś, no pewnie, że tak. Ja przecież jestem programistą C-Sharpowym, SharePointowym. Robiłem nawet WebFormsy i inne tego typu cuda i aplikacje na Windows 8. To ja tak patrząc na OutSystems, to bardziej właśnie mi to przypomina takie okienka, jak pojawiało się w Telerikach albo gdzieś tam w tym SQL-u, w Management Studio, więc to bardziej tak jakby kupuje mi serce z punktu widzenia interfejsu. Natomiast porównując Mendix i OutSystems, bym powiedział, Mendix jest bardziej innowacyjną platformą, jeśli chodzi o takie drobne smaczki. Przykładowo w Mendixie mamy, on jest zbudowany kontrola wersji na SVN-ie, więc my możemy branchować, możemy merge'ować, możemy pracować trochę lepiej równolegle.
OutSystems ma bardziej zbliżony mechanizm kontroli wersji do PowerUpsów. Na takiej zasadzie, że jak mamy aplikację i chcemy wersję zrobić, więc my musimy wypuszować. Więc tu co widzicie, bo zakładam, widzicie OutSystems teraz. Tak. No to to jest projekt, który nazywa się Lab 1, jakiś takiej na aplikacja, która zarządza meczami. No jak w Mendixie widzieliście po lewej stronie tę listę projektów i zespół deweloperski generalnie pracuje w Mendixie, to pracuje na tej aplikacji, co widzieliście, ma otwarte, mogą lokalnie pracować. Generalnie pracują, jak pracują, to zmiany, odpalenie, zobaczenie, czy działa, jak wszystko jest w porządku, code review wysyłamy, robimy pusha, jest super. To w przypadku OutSystems, my żeby zobaczyć, czy jakaś zmiana działa poprawnie, czy ta funkcjonalność jest ok, musimy to tak jakby zrealizować na środowisko deweloperskie. To teraz pomyślcie, jak mamy zespół pięcioosobowy, który dość szybko dostarcza, co się dzieje na devie. No i w OutSystems, i tam pojawiają się też problemy z merchowaniem, bo generalnie, jeżeli my pracujemy na branchach, no to każdy może sobie coś tam porobić, potem robimy wspólnego commita, musimy pamiętać, żebyśmy starali się nie pracować na tym samym elemencie typu microflow, jakiś widok, bo to jeszcze nie jest takie fajne jak w przypadku klasycznego kodu, że się merdżuje linijka po linijce. Bardzo często jak dwie osoby pracują nad tym samym elementem, to oznacza, że trzeba wziąć którejś zmiany tam, gdzie jest ich więcej, a te drugie po prostu dokleić. W OutSystems merdżowanie jest, ja bym powiedział, jest duże ryzyko, jeżeli dwie osoby pracują wspólnie nad jednym z tych modułów. Jeżeli każda osoba pracuje osobno nad modułem, no to damy radę, przeżyjemy. Natomiast jak już pojawiają się dwie osoby w ramach danego modułu, no to już jest to takie trochę niebezpieczeństwo. I tu zobaczcie, tu mamy jakieś boisko, CS u nich to jest Core Services, mamy integrację, mamy jakiegoś naszego gracza. No i mamy ten taki element wspólny, który jest jakby layoutem na wszystko. Zacznijmy może tutaj od góry. Tu zobaczycie, że tu wygląda to trochę lepiej. Patrząc z punktu widzenia interfejsu, tu widać bardziej, co się dzieje na tym naszym widoku. Generalnie zasada działania jest bardzo podobna. Przerzuć, opuść, połącz to pole z jakimś polem, które mamy z boku. Tu te kontrolki przypominają totalnie Visual Studio, rzeczy takie to typowo dotnetowe. Ja jak pierwszy raz do tego siadłem, mówię, o wow, fajnie. Coś, co znam. Tak naturalnie się w tym czuję. Więc generalnie możemy sobie posprawdzać, jak to działa na poszczególnych urządzeniach. Widzicie, spoko. To są widoki. Publikacja aplikacji, tak samo jak w przypadku Mendixa, no, tak samo, to znaczy one click deployment, tylko w tym przypadku on idzie automatycznie do chmury. I teraz do chmury albo do środowiska uruchomieniowego, to może to jest tak dokładnie. Ten nasz publish oznacza od razu commita i ten commit wygląda bardzo podobnie jak PowerUpsy. Po prostu mamy linię historii, gdzie po prostu widzimy, kto coś kiedy publikował. Teraz byliśmy na poziomie interfejsów, mamy logikę, ponieważ w tym module to jest tak jakby moduł interfejsu, który zawiera widoki i integruje się z tymi rzeczami, które mamy gdzieś tam wcześniej podefiniowane, to tutaj tych rzeczy za dużo nie zobaczycie. Zobaczymy tutaj tylko tak jakby referencje do tych poniższych projektów. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak to wygląda gdzieś głębiej, to otwórzmy sobie na przykład coś związanego z graczami. No to tu już pojawia się logika. No i zobaczcie, ten flow, to jest bardzo podobnie. Mamy początek, mamy akcje podefiniowane, po prostu powrzucane odpowiednio. I tu odpowiednie parametry. Jeśli chcemy zobaczyć coś bardziej skomplikowanego, no to tak samo jak w Mendixie. Musimy się nauczyć po prostu konwencji. Tu pobieramy jakieś dane, mamy instrukcje warunkowe. Podobnie jak w Mendixie mamy pomoc w postaci AI, które mówi, podpowiada nam, co możemy zrobić. No i to coś powoduje, że pojawia nam się ten nasz algorytm działania aplikacji. Na samym dole są nasze dane, gdzie definiujemy to w bardzo podobny sposób, jak wcześniej widzieliście.
Tu akurat mamy jakieś stałe, natomiast tu mamy tabelę wrzuconą, gdzie typowo bym powiedział Visual Studio, SQL Management Studio. Tak, ale powiem szczerze, interfejs mi się dużo bardziej podoba jak w Mendixie. Mendix wygląda tak trochę topornie jednak. No, to jest taki bardziej cukierkowy i taki bardziej, wydaje mi się, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie? I osoby pochodzące ze świata. Właśnie, może też dlatego. Ja zaczynałem od Mendixa i tam, żeby naprawdę, to może być niesprawiedliwe za Vault Systems, to co zaraz powiem, bo najpierw ten moja przygoda low-codowa pojawiła się w Mendix, ja tam trochę w tym poklikałem, pokodowałem, jeżeli to można zrobić. Początki były, trzeba nauczyć się po prostu tej konwencji, to się wdraża bardzo szybko, natomiast trzeba czasami zmienić mindset i to też jest takim wyzwaniem, bo w tych platformach low-codowych to trzeba myśleć tak, żeby dostarczyć efektywnie. I żeby to zrobić, to trzeba wyważyć, które rzeczy powinny być dostarczone low-codem, a które rzeczy powinny być dostarczone w sposób klasyczny. No i teraz wracając jako do kolejnej platformy Out Systems, to z jednej strony już było to doświadczenie związane z Mendixem, ten mindset, jak to robimy, ale cały czas mi się wydaje, że przez to, że to jest bardziej dotnetowo podobne, Visual Studio podobne, to było coś, co jakoś tak łatwiej się w tym odnalazłem w stosunku niż w Mendixie na początku. Natomiast mówię, to może być krzywdzące, bo dla OutSystems czy dla Mendixa, bo od innej platformy wcześniej zaczynałem i zawsze jest tak, że pierwszą platformą jest trudniej, a drugą się porównuje do pierwszej. To prawda. Chociaż z drugiej strony ci pierwsi są pierwsi, w sensie przecierają szlaki i mogą jakby zyskać najwięcej na popularności. Ale to tak widać, że w ramach release'a to, co się pojawia, Mendix zadał budowanie aplikacji na podstawie importu z Excela, to za chwilę OutSystems dodał to do siebie, OutSystems coś doda, to Mendix coś doda, więc to takie release'y są co miesiąc. No dobra, a konektory, no bo w sumie cały Power Platform czerpie moc z tych wszystkich konektorów, dodatków, połączeń do wszystkiego i to, jak łatwo się to robi, a może przeoczyłem, ale nie widziałem, żebyś to pokazywał ani w jednym, ani w drugim systemie. Jak wygląda rozszerzalność tego na inne środowiska, żeby skorzystać po prostu, wiesz, z różnych systemów, z różnych aplikacji. Poczekaj, zanim odpowiesz na to pytanie, Michał, to ja bym rozszerzył pytanie Nexora. Po pierwsze pytanie, jak to się integruje z innymi, a po drugie, jak wygląda customizowanie tego, czyli możemy dodawać własne bloczki, własne akcje. Dobra. Zobaczcie, to jest jakieś integration services. Najprostszy sposób integracji, to nie są listy SharePointowe, niestety, ale są jakieś kole do restów i czy ja tu dobrze wam pokazuję? Tak. I to możemy normalnie zintegrować się z zewnętrznym serwisem przez call. Klasyka. W przypadku Mendix OutSystems te możliwości są standardowe. Mamy REST-a, mamy web serwisy, czyli z mocne grube XML-e, możemy OData wystawić i teraz ta nasza integracja może działać w dwie strony. W jedną stronę możemy konsumować te elementy i po prostu strzelić i pobrać dane. Z drugiej strony w tak samo łatwy sposób możemy wystawić endpoint, do którego inne po prostu osoby będą korzystały. I to, co też czasami osoby na to nie patrzą, te platformy low-codowe, o których dzisiaj mówimy, one mogą działać bez UI-a albo mogą działać jako sam UI. To co ja wam mówiłem, musimy wyważyć, żeby to nasze rozwiązanie było optymalne. My możemy na low-codzie zrobić backend, na przykład frontend na Reakcie, jak również możemy zrobić frontend na low-codzie, a backend na przykład na jakichś rozwiązaniach związanych z jakąkolwiek inną technologią. Ale wiesz, jaka to jest na przykład bardzo ogromna przewaga w tym momencie Power Appsów czy Power Automate, że tam możesz pracować z innymi platformami totalnie ze swojego środowiska, nie znając na przykład dokumentacji. To znaczy ja jestem w stanie. No. To zaczynamy od wersji takiej dla deweloperów, spokojnie, to jest język uniwersalny dla wszystko, integrujemy się ze wszystkim. Teraz ja zrobię trochę rzeczy marketingowych i
zrobimy przeglądarko. Czekajcie, tylko ja to muszę sobie. Mendix. System to się nazywa system. I to, co my znamy z Flow albo z Logicapsoft, to nasze konektory, z których my, które my wykorzystujemy, no to słuchajcie, mamy sklep, który, w którym po prostu mamy, zobaczcie, w przypadku OutSystem jest ponad 3387 konektorów. W przypadku Mendixa oni nie podają liczby. Natomiast to, co wy pytacie, to są też predefiniowalne komponenty, z których my możemy korzystać. Jeśli tego nam jest mało, to my możemy rozszerzyć platformę przy pomocy C-Sharpa, jak również przy pomocy Java. C-Sharp bardziej dla OutSystems, Java w przypadku Mendixa. No i po drodze jest jeszcze JavaScript. Okej. Okay. Już wiem, co będę cię prosił, żebyś wyedytował, ale to potem sprawdzimy. Zobaczymy, co się w Evernote podpowiedziało przy wyszukiwaniu. Dobra. Czy ta odpowiedź wam wystarcza, jeśli chodzi o konektory? No tak na pierwszy rzut oka muszę powiedzieć, że no jako totalny ignorant, bo ja w low-code sam nie piszę, tylko sobie oglądam raz na jakiś czas jakieś prezentacje, żeby wiedzieć, o co chodzi, to tak na pierwszy rzut okiem wygląda to bardziej skomplikowanie i mniej user-friendly i mniej low-code'owo niż to, co kojarzę z Power Platform. Tak, ale to też, to co ja wam pokazuję, to jest to, że te platformy mają trochę inny target. OutSystems jest typowo nastawiony na deweloperów, nie ma w ogóle narzędzia dla Citizen Developers jeszcze. Jeśli chodzi o Power Platform, no to ponieważ to wychodzi od Citizen Developers, to tam próg wejścia jest zdecydowanie mniejszy niż w tych platformach. Natomiast w każdej z tych platform są przygotowane darmowe materiały, gdzie jak ktoś do nas do projektu przychodzi albo do firmy, to dostaje listę rzeczy do przejrzenia i to wystarczy, żeby się wdrożyć. I to jest dostępne za darmo, można się tym pobawić. Oczywiście przy większych projektach, no to dochodzi doświadczenie, dochodzą po prostu kluczki, ale to jak wszędzie. Tak samo w Power Appsach, tak samo w klasycznym programowaniu, no umiejętności przychodzą z praktyką. To prawda, natomiast ja myślę, że wiesz, na koniec dnia, sorry, szybko powiem zdanie, że na koniec dnia obecnie nie ma chyba takiego tula, narzędzia, które nie bylibyśmy w stanie ogarnąć. W sensie my jako ludzie z IT czy inżynierowie, wszyscy ogarniemy te narzędzia, więc grunt jest teraz taki, żeby zbudować na tyle proste narzędzie, żeby było zachęcające i miało niski próg wejścia, bo tak nikomu się nie chce uczyć dużo rzeczy, a właśnie ono mimo wszystko dawało te ogromne możliwości. No właśnie, a propos tego niskiego progu wejścia, to tu chciałem trochę skomentować Michaelu naszą rozmowę sprzed bądź. Wiesz, kto jest Michael? Michael jest, bo Outlook niedobrze działa z literką EU. Dlatego jest Michael. Tak sobie, heheszki. Słuchaj, pamiętam taką rozmowę, jak nazwijmy to kłótnię, dotyczącą właśnie tego, dla kogo w ogóle jest te platformy low-code'owe, a propos takich artykułów, które tam kiedyś pisałeś długie u siebie. I obserwując, no w sumie nie minęło tak strasznie dużo czasu, bo to chyba nawet krócej, może pół roku, ale obserwując, jak bardzo się zmieniły te wszystkie platformy, znaczy to pierwszy raz widzę, więc nie wiem, jak się zmieniły, ale widząc, co oferują i widząc, co się zmieniło, chociażby w zakresie samych Power Appsów. Myślę, że ten próg wejścia bardzo radykalnie podskoczył i tym bardziej to, co tą tezę, którą broniłem, z czym się z tobą nie zgadzałem, to nie jest platforma dla użytkowników, to jest platforma dla już w tej chwili wyspecjalizowanych Power Userów, którzy mimo wszystko poświęcą jakiś czas i właśnie ten próg wejścia przeskoczą, bo o ile ten taki Power Platform, który się nazywał jeszcze wtedy, tam było rozdzielony, tak nie było Power Platform, tylko jakiś tam Flow,
były jakieś tam power-upsy proste, to jeszcze mógłbym się zgodzić z tym, że ktoś tam sobie usiądzie, poczyta, obejrzy sobie dwa YouTube i sobie tam sklei jakąś apkę z jakimś prostym przepływem, nie wiem, do maila. Na tą chwilę ja jednak optuję za tym, że w każdym normalnym komercyjnym środowisku bym licencji użytkownikom na to nie dawał, ściśle to kontrolował administracyjnie i wyłącznie na konkretne requesty w ogóle pozwalał do tego się dotykać osobom, którym mogę zaufać. Ale wiesz, to o dużej takiej organizacji, na zasadzie kilkuset, kilka tysięcy użytkowników, ale to też jest do ogarnięcia, no bo możesz zawsze robić specjalne środowiska, gdzie wpuszczasz takich łebków i też nie robisz tego na rympał, każdemu dajesz, tylko starasz się tak naprawdę w jaki sposób musisz znaleźć, zidentyfikować tych takich power userów, którzy mają wiedzę, bo ja to zawsze będę powtarzał. IT umie zrobić wszystko, ale nie wie co. Natomiast biznes wie co, ale nie wie jak. I w tym momencie potrzebujemy człowieka, który jest gdzieś pomiędzy i najczęściej on nie przyjdzie z IT, on przyjdzie z biznesu. Tak, i wiesz co, najfajniejsza rzecz jest taka, że w momencie, kiedy rozmawiasz z biznesem i siedzisz dwie osoby przy jednym biurku i modelujesz tą aplikację, to czasem jak on daje po prostu wymagania, te które należy zrobić, no to nie zdąży wyjść z pokoju, to już mówisz ok, Dan, chodź zobacz jak to wygląda. I to też jest inne ratio pomiędzy deweloperami a biznes analitykami się pojawia. U nas to, co ja lubię usłyszeć od klienta, to jest, że pracujemy dla nich za szybko. Bo to potrafi się pojawić, że low code potrafi w low code, jak jest dobrze zespół już ułożony, wiemy jak wygląda aplikacja, tą pierwszą część zrobiliśmy, no to potrafimy dostarczyć szybciej niż zbieramy wymagania albo nie dostajemy wymagania od klienta. To jest jedno wyzwanie. Z punktu widzenia technical architekta wyzwaniem jest takim coś takiego, że on musi, technical architekt musi pokonać te same problemy, co bym miał w klasycznej aplikacji, bo low-code, myśląc o aplikacji low-code'owej, przynajmniej z mojego doświadczenia, ona rzadko żyje jako samodzielna aplikacja. Ona gdzieś trafia do jakiegoś ekosystemu. Więc ten technical architect musi ogarnąć wszystko dookoła i zamiast 12 miesięcy, jak w klasycznym wytwarzaniu oprogramowania, ma tych miesięcy może 3, może 5, może 6, to zależy od tego, co jest robione i jakie wymagania są po stronie klienta. Zgadza się. Bartosz, a jak powiedz, twoje webcony tutaj w tym wszystkim się odnajdują? No, widzisz, bardzo dobre pytanie, jak się odnajdują. Myślę, że gdzieś po środku. To znaczy tak, po pierwsze w ogóle ja, wiecie, nie jestem żadnym ewangelistą webcona, więc nie będę go tutaj na siłę absolutnie w żaden sposób reklamował i forsował. Generalnie zacząłem z nim pracować gdzieś od wersji chyba 8.2, czyli to był 2015 rok. I tam troszeczkę ona zaczęła ewoluować, ta platforma, faktycznie w kierunku takiej platformy, która może być takim narzędziem dla system developerów, tak? Bo o ile wcześniej, jeżeli chciałeś zrobić w webconie coś więcej niż taki totalny basic, to musiałeś napisać coś sobie w T-SQL-u albo musiałeś sobie napisać coś w JavaScriptie, bez tego w ogóle zapomnij, że jakakolwiek dynamika się pojawia na tym twoim formularzu na przykład, tak? Jakaś bardziej zaawansowana logika. O tyle teraz faktycznie osoba, która na przykład korzysta z Excela, potrafi zrobić zaawansowaną regułę jakąś, tak samo moim zdaniem poradzi sobie w webconie i faktycznie coś tam, korzystając z tych narzędzi, które webcon daje teraz, czyli na przykład jakichś takich prostych reguł, gdzie sobie na zasadzie drag and dropów przeciągniesz te bloczki, zbudujesz to, co trzeba, ta osoba sobie to wyklika i zbuduje sobie faktycznie jakiś taki no, od prostego po powiedzmy średnio skomplikowany proces, zdeployuje to, zacznie wykorzystywać na środowisku. To, co było fajne w webconie na początku, czyli jakieś takie bardzo mocne spięcie z SharePointem, bo oni byli no, typowo zjednoczeni SharePointem, bez SharePointa w ogóle zapomnij o webconie, do wersji 2017 włącznie w on-premisie. Tam były takie zakusy, żeby jak były webcona pokazywać, udostępniać troszeczkę bardziej w online, natomiast to była taka jeszcze, no powiedzmy sobie, stricte hybryda, nie? To znaczy, tak czy inaczej, jeżeli chciałeś Office 365 sobie to oparte webcona wykorzystywać, musiałeś mieć pod spodem na on-premisie to zainstalowane,
Troszeczkę to się zaczęło rozwijać w takim kierunku właśnie wydzielenia tego w ogóle SharePointa i mają już teraz wersję standalone, gdzie możesz sobie zainstalować samego Webcona na serwerze Windowsowym. No właśnie, na serwerze Windowsowym, czyli musisz mieć Windowsa, musisz mieć pod spodem SQL-a, musisz mieć Active Directory, to są takie prerekwizyty, które muszą być spełnione, także jeżeli ktoś preferuje środowiska Linuxowe, to w ogóle nie ma szans. No ale stajemy tutaj w Microsoftie, czyli no załóżmy, że mamy Windows Server, mamy właśnie SQL, mamy AD, to możemy sobie Webcona zainstalować. Dostarczają teraz w tej wersji swój interfejs w oparciu o Reacta, więc jest fajnie, bo zaczęło się to robić responsywne, co w przypadku SharePointa 13, jak każdy wtedy szedł Webcona, brał 13 Foundation, bo był za darmo praktycznie, więc teraz jakby to odpada, natomiast parę rzeczy zastąpili sobie interfejs swoim kodem w Reakcie. Search zastąpili tym, co zrobili w oparciu o Apache Solra. Działa to fajnie. I nadal moim zdaniem, znaczy tak, moim zdaniem jest to faktycznie teraz taka platforma low-codowa. Jest plusem i mocnym to, że jest na pewno bardzo przyjazna właśnie do tego citizen developera, to znaczy samo studio, które tworzy do tworzenia procesów definicji, jest faktycznie w miarę proste w użyciu, intuicyjne. Mamy ten interfejs taki graficzny pod tytułem drag and drop, przeciągasz sobie klocki, jakieś akcje. Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, w BPMN-ie albo jakimś takim innym języku do modelowania procesów coś potrafi zrobić, to generalnie ogarnie to też tutaj, tak? Bo ta symbolika jest w miarę prosta i tam nie ma jakoś specjalnie wielu property do ustawienia i to jest spoko. To jest też plus na przykład dla, nie wiem, konsultantów albo osób ogólnie, które to wdrażają, dlatego że jedziesz na spotkanie z biznesem i chcesz na początek, wiadomo, nie zrobisz w ciągu spotkania całego procesu od A do Z, ale chcesz jakby chociażby takie główne jakieś ramy zaprojektować i fundamenty, no to podłączysz swojego laptopa pod rzutnik, przeciągniesz razem z nimi te wszystkie klocki, jakoś tam poukładasz, narysujesz ścieżki w tak o tyle prosty, intuicyjny sposób, że typowy biznes to skuma, tak? Będzie patrząc na proces, wiedział, co tam się mniej więcej zadzieje, jak ten proces się potoczy i jaki będzie faktycznie tego rezultat. Natomiast no, Webcon jest, tak jak powiedział Michał, platformą bardzo mocno nastawioną na proces. To nie jest jakaś właśnie taka platforma stricte aplikacyjna, tylko bardzo mocno procesowa, bardzo mocno w moim odczuciu zadaniowa. To znaczy musisz od początku do końca przewidzieć sobie wszystkie kroki, wszystkie zadania, wszystkie te delegacje, które tam gdzieś nastąpią. A jak wygląda integracja Webcona? W sensie on ma jakieś, bo nie ma, przynajmniej jeszcze jak tam kojarzę go z wersji tam 2017, to on nie miał na przykład takiego marketu konektorów. A wiesz co, to było piękne, ale niestety z tego co kojarzę, a na Webconie zatrzymałem się na wersji 2019, 20 nie dotykałem, ale także nie wiem, czy tam były jakieś zmiany. Niestety, faktycznie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek integracje, to tak, no była tam powiedzmy integracja z pewnymi elementami Office'a, to znaczy z Exchange mogły się integrować bardzo fajnie, tak chociażby z skrzynką pocztową. Z SharePointem, jeżeli wybierałeś tę wersję zintegrowaną z SharePointem, to bardzo fajnie, bo tam miałeś dostęp do list SharePointowych, chociażby wykorzystywanych jako, nie wiem, słowniki. Oczywiście integruje się z AD. Ze SQL-em, no jeżeli potrafisz napisać jakieś zapytania, to się tam pointegrujesz, no i to, co ci jeszcze zostaje z integracji takich out of the box, to resty i SOAP-y. Natomiast, jeżeli chciałbyś mieć taką giełdę konektorów, wybrać sobie jakikolwiek konektor innego produktu, no nie, to tutaj power upsy, flowy zdecydowanie górują w Webconie, niestety, no way. No, Webcon to jest też trochę niszowa platforma w porównaniu do, jeżeli patrzymy na ilość klientów OutSystems, PowerUpsów albo Mendixa, więc to też społeczność jest potrzebna, żeby zbudować te rzeczy. Prawda. Michał, to od razu pytanie też do ciebie odnośnie OutSystems i Mendixa, bo pokazywałeś te sklepy, ale ja się zastanawiam, to są takie właśnie sklepy do konektorów integracji, czy od razu gotowych rozwiązań, takich a la template'ów? Wiesz co, i to jest. I generalnie są gotowe template'y do aplikacji, które możemy wziąć i wykorzystać. Są konektory, które pozwalają nam podpiąć się pod jakieś rozwiązanie, ale są też rozszerzenia platformy na takiej zasadzie, że na przykład chcemy dodać jakiś inny element layoutowy na nas w aplikacji i to też pozwala. Tu trzeba uważać. Pytanie. Sorry, mów. No to trzeba uważać na support.
ponieważ to działa tak jak czy to GitHub, czy to Nuget, czy jakieś NPM-y, że generalnie część rzeczy jest supported by platform. Wtedy jest fajnie, bo jak coś się dzieje, to możemy zgłosić się do vendora kodowego i oni powinni nam pomóc w skończonym czasie. Tu jest ryzyko skończoności. Natomiast rzeczy robione przez community, no to jest ryzyko związane z community. W zależności od tego, czy ktoś nam pomoże, czy my będziemy musieli sami z tym problemem gdzieś tam się zmierzyć. No i też, tak jak wszędzie, część dodatków jest płatna, część dodatków jest darmowa. Większość, na całe szczęście, dodatków jest darmowa. Natomiast pojawiają się vendorzy, którzy nastawiają się na rozszerzenie tych platform i przygotowanie dodatków płatnych. No i tak, to brzmi tak sensownie. A chciałem zadać moje ulubione pytanie. Kasa, cena. Jak teraz cenowo wyglądają te wszystkie, jakbyśmy sobie mieli porównać? Bo ja już tam gdzieś pamiętam, kiedyś ci o to podpytywałem i zaraz dam ci powiedzieć, jak to obecnie wygląda sytuacja cenowa w tych platformach, ale od razu powiem, że w zestawieniu z nimi Power Apps, czy ogólnie Power Platform, przedstawia się stosunkowo tanio, chociaż to są niby te licencje $10 za użytkownika przy licencji per user, per app i przy licencji per user $40, co już trochę boli, ale jednak jest to do zniesienia, jeżeli myślimy o użytkownikach małej, średniej organizacji. No właśnie, a jak to wygląda przy większej, przy innych rozwiązaniach, tak jak na przykład Mendix czy OutSystems? Kurczę, dżentelmeni o kasie nie rozmawiają. Chciałbym wam pokazać cenniki, ale nie mogę. Natomiast te Power Appsy wyglądały mega korzystnie. Ten cennik się zmienił u nich kiedy? W październiku albo w listopadzie jakoś tak. My nawet rozmawialiśmy zaraz po tym razem, jak to się zmieniło. I wtedy, tak jak wtedy to w ogóle Power Appsy były super, jeśli chodzi o ceny. Natomiast na chwilę obecną, to już bym powiedział, że kosztowo jest porównywalne. Tam są niuanse, jeśli chodzi o to, do czego chcemy wykorzystać daną aplikację. I przykładowo, w Mendixie mamy podział cennika na ilość aplikacji, które my robimy. Czyli możemy kupić sobie aplikację, licencję na pojedynczą aplikację. Od tego roku mamy możliwość kupienia licencji na 2-3 aplikacje i potem kolejny plan na Unlimited. I to tam są powiedzmy 3 progi cenowe. Innym wektorem macierzy cennika w Mendixie jest to, czy my chcemy pójść tylko na deployować to na chmurze Mendixa i wtedy wystarczy nam to powiedzmy wersja licencji Professional. Jeżeli potrzebujemy mieć wyższe SLA, HA zapewnione, chcemy wyjść z rozwiązaniem poza chmurę Mendixa, no to wtedy musimy pójść w Enterprise. To jest inny cennik. Teraz jeszcze użytkownicy. Na chwilę obecną już jest łatwiej, bo praktycznie każda platforma bazuje na takiej główna cecha, która decyduje o koszcie tej licencji, to są użytkownicy. I teraz w Mendixie mamy użytkowników wewnętrznych, to są osoby, które są z naszej domeny organizacyjnej i są też użytkownicy zewnętrzni, którzy są definiowani jako sporadycznie korzystający z platformy. I w Mendixie to się wymienia jeden użytkownik wewnętrzny na 10 zewnętrznych. Jeśli chodzi o OutSystems, to oni zaczynają cennik na trochę wyższym poziomie, ale oni na dzień dobry... Co znaczy, że się wymienia? Co to znaczy, że się wymienia jeden na 10? Kupując licencję na 50 użytkowników wewnętrznych, możemy albo wdrożyć aplikację 50 wewnętrznie, albo 500 zewnętrznie, albo jakąkolwiek konfigurację pomiędzy tym, czy na przykład 40 wewnętrznych i 100 zewnętrznych. Okej. Okay. I to jest Mendix. OutSystems jest trochę prostszy, aczkolwiek on startuje z wyższego poziomu cenowego, natomiast on sam w sobie daje na dzień dobry możliwość opublikowania nielimitowanej liczby aplikacji. To już mamy różnicę pomiędzy Mendixem. I u nich też wymieniamy użytkowników 1 do 100. Jeśli chodzi o ten wewnętrzny, zewnętrzny. Więc to jest kolejna rzecz, która się różni. Więc teraz czy zewnętrzny to jest licencjonowany tylko w innej domenie, czy to jest na zasadzie, może być uwierzytelniany jakimś Facebookiem, Googlem czy czymkolwiek? Wiesz co, to jest konto. To trzeba liczyć tak, że jeżeli my w aplikacji tworzymy jakiś rekord powiązany z użytkownikiem i tworzymy jego konto w aplikacji, to jest wtedy użytkownik.
Czy to nie jest tak, że może przyjść jakiś ziutek z domeny Gmail i tutaj nagle nam wejść do systemu naszej aplikacji, która jest wystawiana na zewnątrz, jak jakaś strona www i tam wtedy zadziałać. O, widzę, że Bartosz podnosi rękę. Jeżeli... Nie, to czysto przypadkowo sprawdzą nowy feature. Odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli nasza aplikacja umożliwia logowanie, tworzenie użytkownika nowego do naszej aplikacji, to tak ten użytkownik będzie potraktowany jako dodatkowa osoba, za którą musimy zapłacić. Okej. Też jest różnica... Tak od razu myślę, jak to wygląda, wiesz, w porównaniu z PowerUp z portalem, który na tą chwilę jest bardzo trudnym dla mnie narzędziem i nieużywalnym, chociaż znam ludzi, którzy uważają, że to jest bardzo dobry produkt. Będę bronił swojego stanowiska. Nie, to nie jest dobry produkt. A słuchajcie, bo pojawiło się jedno pytanie na komentarzu, zauważyłem, od Marcina S. Czy można stworzyć proste narzędzie do tworzenia przepływu diagramu zależności i wygenerować kod Pythona w określonej strukturze, który nas interesuje? Struktura wygenerowanego kodu musiałaby powstać w oparciu o jakieś wejściowe metadane. To jest pytanie, jak rozmawialiśmy o OutSystems, więc podejrzewam, że jego też dotyczy. Czyli innymi słowy, czy w OutSystems można stworzyć... tak? Okej. Okay. Marcin, dookreśl. To chodzi o OutSystems, prawda? Jeżeli jeszcze Marcin jest. A widzę, że jest. Dobra, generowanie kodu Pythona. Znacie jakieś narzędzia, które potrafią z diagramu to wygenerować w określonej strukturze? Okej. Okay. Niekoniecznie. Pytanie jako laik, nie developer. To chyba nawet nie jest pytanie o platformy low-code, tylko bardziej o platformy do generowania kodu. Co zrobić? Co? Halo? Ktoś nie wyciszył mikrofonu. Uwielbiam te akcje. Nie. Sprawdzałem sobie. Arek, mówisz do nas? Chciałem sobie tylko live'a, żeby tam leciał. Dobra, nie wiem, czy Arek mówi do nas, czy nie. Nie, to go wyciszę. Okej. Więc właśnie, odpowiadając Marcin na twoje pytanie, tutaj chyba jest to pytanie właśnie nie tyle o platformy low-code, tylko ogólnie jakieś platformy do generowania kodu Python. Szczerze powiedziawszy, nie znam takich, które generowałyby kod Pythonowy. Wiem, że są różnego rodzaju narzędzia, które na podstawie UML i diagramów generują ci na przykład, nie wiem, strukturę klas w C-Sharpie. Jeszcze gdzieś tam na studiach miałem jakieś tam, to było IBM-owskie jakieś takie narzędzie? To był na studiach IT. To był jakiś taki IBM orkiestrator, coś takiego. IBM-owy Low-Code Rational Rows, jak dobrze pamiętam. Nie, a IBM Lombardi nie miał takiej możliwości? Co? IBM Lombardi? Nie, jeszcze może ja pomyliłem, może nie IBM-u. Jakiś był taki grubo, już nie pamiętam, a kazali mi na nim tworzyć jakieś diagramy, schematy obiektów i bo to potem generowało ten kod. On generował tylko w C-Sharpie, czy może tylko w Javie, ja chciałem w C-Sharpie, a mi tam profesor mówi, że nie może być w C-Sharpie, bo ja nie umiem C-Sharpa i to były moje czasy studiów. A te średniki, te linijki, nawiasy przerzucisz, to będzie tak jak Java, czy tak jak C-Sharp. Tak. No dobrze. Słuchajcie, czy jeszcze macie jakieś pytania może? Powiedziałbym do Michała, ale tutaj też Bartosz aktywnie udzielał się w kontekście WebCona, więc może czy macie do chłopaków pytania? Bo jak nie, możecie pytać na czacie, albo odmiutować się, albo podnieść rękę. Jest kilka opcji. Jak nie, to ja będę wypełniał ciszę, bo mam dla was bardzo fajne ogłoszenie. Mianowicie za tydzień będzie u nas na spotkaniu product manager Azure AD z Microsoftu z USA, czyli Daniel Stefaniuk. I właśnie, będziemy mieli przyjemność go gościć. W związku z czym pytanie do was, czy też prośba, żebyście pomyśleli nad pytaniami, które chcielibyście mu zadać i możecie Stefaniak, przepraszam,
O, przepraszam. Ja mam coś z nazwiskami. Jak zawsze każdemu przekręcam nazwiska. Na ostatnim spotkaniu, Michał, zostałeś Janowskim. Spoko. Się potem poprawiłem na Jankowski. Ja nie wiem, ja mam coś z tymi nazwiskami. Anyway, będzie Daniel Stefaniak. I w związku z tym, jeżeli macie jakieś pytanie, co chcielibyście się dowiedzieć o Azure AD, bądź też na przykład macie jakieś takie, to mogą być naprawdę głębokie pytania techniczne, a mogą być też takie bardzo strategiczne na zasadzie, co się teraz będzie działo z tym Azurem, w jakim kierunku będzie na Azure AD się rozwijał, czy w ogóle nawet wybiegając dalej w przyszłość, jak będzie wyglądało uwierzytelnianie w przyszłości? W sensie, czy to cały czas będzie MFA, czy może coś innego? Czy Microsoft tutaj coś w tym zakresie przewiduje, ma jakieś plany, strategie, albo chce we własny sposób zdominować rynek? No właśnie, to pytanie do Was, więc takie pytania możecie nam tutaj wpisywać w tym cudo, albo po prostu, no jeżeli Wam to przyjdzie do głowy, to możecie pisać mi na maila. Ciach. Ja będę tam wtedy te pytania zbiorę do kupy. Ja może wytłumaczę, dlaczego te pytania Michał zbiera zamiast po prostu powiedzieć, żebyście przygotowali na przyjście. Chcemy Domelowi dać szansę przygotować się. On pracuje pod ciężkimi NDA-ami, nie wszystko może powiedzieć. I żeby dać szansę po prostu przejrzeć mniej więcej zakres, jakoś tam sobie sprawdzić, co może powiedzieć, czego nie może. Chcemy mu te pytania dostarczyć upfront troszeczkę wcześniej, że wiecie jak to jest, no mimo wszystko idzie to publicznie, mimo wszystko to wideo gdzieś zawiśnie i fajnie się dowiedzieć fajnych rzeczy, a przy okazji zapewnić, że nie, no, że coś tam się nie, wiadomo, nie wyleci, tak? Tak, żeby nie miał problemów, bo no właśnie, on pracuje rzeczywiście w Redmond, więc jakby no jest, tak jak powiedziałeś, Nexor jest pod sporymi rygorami, także musi ocenzurować swoje wypowiedzi i dlatego chcemy dać mu szansę przygotować się, a jednocześnie mam nadzieję, że wymyślicie jakieś naprawdę trudne pytania. Niech się zmurzdzie, a co? Macie szansę pogadać z product managerem w końcu z AD, także nie lada gratka. W zasadzie aż raz... z tym języku. Proszę? I to w ojczystym języku nawet. Dokładnie. To w zasadzie powinno być gratka dla ażurowców. Także w sumie, Michał, do ciebie info. Pomyśl, rozpuść wici u swoich ziomali. Niech wymyślą pytania. Michał, a ty jesteś u nas na grupie ażurowej jako członek, czy? Jestem, ale ja jestem tylko członkiem, a ty jesteś tam jednym z MVP i organizatorów, także od twoich ust, tudzież z twojej klawiatury zabrzmi to poważniej. Zachęcam, wiesz, do ja bym nie łączył w jednym zdaniu członków i ust, wiesz. Tak. Po dwudziestej drugiej. Ja o tym nie pomyślałem, także wiesz, głodnemu chleb na myśli, bo... Czy patrzę na komentarze, tu jeszcze Marcin jest napisał, że właśnie nie ma rozwiązania do generowania Pythona, to czy via low-code można stworzyć taki prosty tool? Nie robiłbym tego via low-code, bardzo nie robiłbym tego via low-code. Low-code do generowania Pythona z jakichś diagramów, schematów? Nie, to zdecydowanie cisza. To jest szalony pomysł, ale OutSystems już się chwali, że generuje swój kod następnej wersji platformy w OutSystems, więc tam już się pojawia ten, to też pokazuje dojrzałość platformy, że te platformy low-code'owe są już na tyle dojrzałe, że można generować narzędzia same, które służą do kompilacji przy pomocy low-code'u. Tak samo jak popatrzmy na C++ albo C#, pierwsze kompilatory tych języków nie były napisane w tych językach, a kolejne wersje, jak już ten język stał się dojrzalszy, to na to pozwalało. To pytanie z Pythonem, no ambitny problem, natomiast jeżeli ktoś zrobi produkt, to czemu nie z tego? Ja rzeczywiście obronię swoją tezę, ja w pierwszej kolejności pomyślałem o Power Appsach, więc ja bym w Power Appsach tego nie robił. Ale tak, OutSystems czy w tym to może mieć to sens. No dobrze. No,
A takie rzeczy się projektuje w takim multitierze, na przykład jest sobie ten, przecież ten Python coś robi, gdzieś działa, więc może być jakaś usługa, która tego Pythona, która sobie działa w ramach web serwisu, czy innego jakiegoś tam restowego, czy innego tam wynalazku i low code po prostu odwołuje się do usługi, a ta usługa z kolei już robi coś w konkretnym miejscu, konkretną rzecz. No, to taka trochę architektura mikroserwisowa. Ja swoją drogą, jeszcze jedno pytanie mi teraz bardzo fajne przyszło do Michała. To znaczy, bo znasz w zasadzie trzy narzędzia, trzy platformy low-code. Kiedy którą wybierasz? Oj, to nie jest, to jest bardzo trudne pytanie. Jeszcze z punktu politycznego to też trzeba ostrożnie na nie odpowiadać. Jest prosta odpowiedź, a za którą chcesz zapłacić? Ale co, to nawet to jest jedna z dobrych odpowiedzi, bo generalnie szukając rozwiązania, to bardzo często warto popatrzeć na TCO, czyli to Total Cost of Ownership na przestrzeni na przykład 3 albo 5 lat. I to nawet w takim patrzeniu na to coś, to trzeba popatrzeć też klasyczny development, bo low-code ma dużo zalet, ale licencja potrafi kosztować dość sporo i to zależy, jakie rozwiązanie generujemy. Ten low-code potrafi dostarczyć aplikację 4, może 10 razy szybciej, w zależności od tego, w którą stronę idziemy. Natomiast finalnie, z punktu widzenia klienta, trzeba zastanowić się, jaki jest jego cel. I teraz dla klienta, który chce minimalizować koszty, bo low-code też na to pozwala, to trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście przy pomocy platformy low-code zminimalizujemy koszt. I wybierzmy na przykład platformę, która jest najtańsza. Może nie dostarczymy wtedy najszybciej rozwiązania, może ono nie dostarczy wszystkich funkcjonalności, ale spełni ten cel. Jeżeli klient nam powie, że chce wyprzedzić konkurencję i chce pojawić się ze swoim rozwiązaniem na rynku szybko, to należy wybrać platformę, która pozwala mu na to i wtedy na przykład ten koszt licencji może być większy. To, co wam wcześniej mówiłem, jeżeli klient korzysta mocno z narzędzi Microsoftowych, no to tam taką pierwszą opcją, która się pojawia, i to jeszcze pytanie o funkcjonalności, jakie on chce, no to pojawiają się Power Appsy, bo tam można optymalizować licencję. Jeśli myślimy o Power Appsach, to zaraz się pojawia pytanie, kto będzie dewelopował tę aplikację. Jeżeli słyszymy, że to są osoby, które działają gdzieś tam w business intelligence, robią raporty i chcą mieć możliwość rozszerzania tego albo biznes, no to super. Jeżeli słyszymy, że to działa IT, który chce dostarczyć na przykład dużo aplikacji bardziej zaawansowanych, to może w tym przypadku trzeba powiedzieć klientowi, że to jednak niekoniecznie Power Appsy. To też w rozwiązaniu może się okazać, że pojawią się dwie platformy low-code'owe. Może się okazać, że pojawią się Power Appsy dla biznesu, a OutSystems dla IT, więc to tych rozwiązań jest dużo. No i też może być hybryda. Część w low-code'zie, część w klasycznym podejściu. No właśnie, bo na dobrą sprawę, tak jak powiedziałeś, dużo zależy od tego, co my wybieramy oprócz samej platformy, nie? No bo rzeczywiście, jak ja teraz sobie myślę o Power Platform, to na dobrą sprawę Power Platform, gdy było takie jakby do kupienia jako takie, jako samo Power Platform, nie byłby tak atrakcyjny, gdyby nie to, że jest umieszczony w całym tym ekosystemie Microsoftowym. A w przypadku Mendixa czy OutSystems, one żyją bardzo tak niezależnie troszeczkę. Co? Niezależnie możemy zrobić aplikację, ale finalnie jak to wdrożymy gdzieś, to i tak gdzieś będzie stał system w COBOL, gdzieś będzie stał system w Azure, gdzieś będzie stał system na AWS-ie, więc to nigdy nie działa samodzielnie, bo w bardzo dużej ilości przypadków nie działa to samodzielnie. Okej. Okay. Dobrze. Zobaczcie jeszcze, wiesz co Michał, jeszcze jeden case, taki, gdzie można low-code. Low-code też super nadaje się do prototypowania. Jeżeli budujemy jakąś aplikację, chcemy pomyśleć nad rozwiązaniem, chcemy sprawdzić nasz biznes, model biznesowy, możemy to zrobić, zacząć od low-code'u, a potem przejść na klasyczny development. To też strategii widzicie jest wiele. Oprócz no generalnie w każdą stronę. Trzeba drivera architektoniczne określić i wtedy po prostu dostosować rozwiązanie do tego, do ograniczeń biznesowych i wymagań. To jest to, co ja wielokrotnie powtarzam niektórym swoim właśnie ludziom z IT po stronie klientów, którzy tak patrzą się krzywo na te rozwiązania, w szczególności w perspektywie na przykład lat. Ja mówię, że
to nie jest tak, że budowanie rozwiązań w low-code, mam tu często na myśli Power Platform, to jest rozwiązanie, które ma w tym momencie nam zastąpić IT na lata, tylko ma być często pierwszym wejściem, dotarciem czy przetarciem szlaku jakiegoś procesu biznesowego, bo mockupowanie i od razu takie budowanie MVP w low-code jest cudowne. I w tym momencie ty to robisz, sprawdzasz, czy to zadziała. Jak zadziała, możesz wtedy na przykład przepisać wszystko, ale i tak oszczędzisz mnóstwo czasu na tym przepisaniu, bo już masz w zasadzie gotowy interfejs, procesy ułożone i zweryfikowane, przetestowane rozwiązania. To też wiesz, o czym dużo osób zapomina, bo my tworząc aplikację z reguły myślimy, buduję opokę, buduję coś, co będzie trwało wieki. A cykl życia aplikacji to jest 3 do 5 lat, mniej więcej. I ona się starzeje. Myślę, że krócej. Może być nawet krócej, ale już mówię tak mega pesymistycznie. I to jest jedna rzecz, którą musimy uwzględnić. I teraz, jeżeli ja mam po 3 latach albo 5 latach zaorać aplikację, zbudować ją na nowo i ma to trwać kolejne 2 lata, no to mnie to boli. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, osoby, które pracują jako deweloperzy, klasyczni, nazwijmy to bespoke'owi, oni korzystają z narzędzi typu Visual Studio, jakiś ReSharper, dużo takich narzędzi, gdzie my jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Nie wyobrażamy sobie dnia, nie wyobrażamy sobie komputera bez takiego narzędzia. To jest bardzo często ukryty koszt, którego my nie bierzemy pod uwagę, porównując platformę low-code'ową do klasycznej. Bo i ten koszt to też czasem jest bardziej ukryty, bo ten koszt licencji może być ukryty w kosztach człowieka, jeżeli dostarczamy komuś rozwiązanie. Jeżeli jest to nasz własny zespół deweloperski, to my wtedy kupujemy tę licencję. I to jest tak, w low-code płacimy za licencję na użytkowników, ale narzędzia w większości przypadków deweloperskich mamy za darmo. To z drugiej strony mamy wcale nie takie tanie narzędzia deweloperskie w postaci Visual Studio i innych rzeczy, ale z drugiej strony jak tę aplikację wytworzymy, to potem ten koszt jest zdecydowanie mniejszy. Znaczy ja myślę, że w takim standardowym dewelopowaniu to kosztem wcale już nie jest teraz budowanie aplikacji, no bo jednak platformy IDE w stylu tam Visual Studio, Code, to są darmowe. Wejście w Azure jest naprawdę tanie. Utrzymanie jakiegoś tam małej aplikacji na Azure jest tanie. Ja myślę, że największym kosztem w deweloperce to jest nauczenie się deweloperki. Ale wiesz co? Ja próbuję na przykład przekonać się do Visual Studio, gdzie naprawdę lubię to narzędzie, ale jeżeli mam myśleć o swojej produktywności, to dla mnie cały czas jest Visual Studio i ReSharper albo Rider, bo to albo WebStorm. To są narzędzia, które naprawdę potrafią przyspieszyć i zrobić taki trochę rapid development z punktu widzenia klasycznego, więc ten koszt i tak się pojawi. To jeszcze jest jeden aspekt, jeżeli mówimy o finansach. Popatrzcie na cash flow. W przypadku klasycznej low-code możemy się trochę kredytować. To może trochę śmiesznie brzmi, patrząc, że te licencje kosztują drożej, ale w przypadku podejścia tego klasycznego, to my ponosimy koszt developmentu na samym początku procesu. My musimy zapłacić za wytworzenie tej naszej aplikacji całość, żeby móc z niej korzystać. W przypadku low-code'a ten koszt wytworzenia jest zdecydowanie mniejszy, bo teoretycznie powinno być to taniej. To czy taniej, to zależy jak dobrze operujemy platformą kodową, jak dobrze dogadujemy się z biznesem. A potem dodatkowe ten koszt, kiedy po prostu większy ponosimy, to są licencje, których na przykład może nie być taki sam poziom jak w klasycznym developmentie. Ale to oznacza, że my na początek zdecydowanie mniej inwestujemy niż w przypadku bespoke'a. Więc to też są takie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, a nie zawsze o tym pamiętamy. Znaczy to chyba wygląda, to chyba głównie zależy od tego modelu subskrypcyjnego, gdzie subskrypcja generalnie zwraca się, znaczy jakby zaczyna cię boleć po jakimś tam dłuższym okresie czasu, a na początku jest tak mała, żeby w nią łatwo, szybko wejść. No niestety, wiesz, ta mała nie do końca działa, bo ja kiedyś próbowałem, żeby wykorzystać low-code do własnych projektów i jak już chcesz mieć realnych użytkowników, takich własnych, prywatnych, no to niestety to nie jest aż takie tanie narzędzie. Żeby robić pet project w domu. Tak, znaczy gdyby platformy, znaczy może inaczej, to jest może też kwestia czasu, bo wyobrażam sobie, że powstaną takie narzędzia low-code'owe do robienia SaaS-ów. Na zasadzie, wiesz, buduję swojego własnego Gmaila, czy tam co tam. I wiesz. Ale wiesz co, ja ostatnio patrzyłem pod kątem open source'owej platformy low-code'owej i już też to się pojawia, więc to w ogóle
pojawia się model taki, że płacimy za support, a nie tylko za licencję per użytkownik, więc to po prostu jest multum możliwości. Jest ponad 200 platform low-codowych, które analizuje Gartner Forrester. Pytanie, ile jest nieuwzględnionych w tych raportach jeszcze na świecie, więc to naprawdę rynek jest olbrzymi. Uciekł nam Nexor, a szkoda, bo on jest takim, czasem lubi pobajać w obłokach, pomyśleć o tym, co będzie w przyszłości, ale ja sobie zarezerwuję ten temat na któryś wtorek, bo powiem szczerze, mnie bardzo interesuje, jak się rozwinie IT w najbliższej przyszłości, czyli jakieś tam, nie wiem, 10-20 lat, jak i tej dalszej w stylu 50-100 lat, bo właśnie na przykład w przypadku tej bliższej przyszłości wyobrażam sobie scenariusz pod tytułem: wszyscy już będą, czy może każdy młody człowiek będzie znał IT na tyle, by umieć sobie zrobić własnego SaaS-a i wcale nie nazywa się programistą, tak jak dzisiaj ludzie, którzy tworzą strony internetowe, co jest już bardzo proste ze względu na WordPressa i buildery, nie są programistami. I tak samo wyobrażam sobie, że ludzie niedługo będą robić swoje własne SaaS-y i wszystko będzie bardzo proste i przejrzyste. No i znowu oczywiście IT jako takie będzie musiało znaleźć swoją nową niszę. Aha. Wybijemy, wytłuczemy wszystkich IT. Oczywiście żartuję, ale lubię się śmiać z tej obawy, bo IT się strasznie boi low-code'u, bo uważa, że to im zabierze pracę. Dosłownie słyszałem takie teksty, nie, że to im zabierze pracę. No. Stary, to jest niemożliwe. Jesteśmy tak wąskim gardłem, że to okej, w perspektywie 10 lat może najszybciej, aczkolwiek w perspektywie 10 lat to nawet te dane statystyczne, te raporty, już nie pamiętam kogo tam, jakiegoś Eurostatu czy kogoś tam, mówią o tym, że jak na razie w Europie jest nisza i dołek, jeżeli chodzi o liczbę programistów. Brakuje 500 000 programistów w Europie, w Polsce 50 chyba tysięcy, że dobrze pamiętam, no to wysyci się dopiero w 2030 roku i to są na razie tylko prognozy. Oczywiście prognozy ma to do siebie, że się mylą i jak dla mnie to będzie trwało dłużej, tak samo jak bańka budowlana, deweloperska ma pęknąć w kolejnym roku i tak jest od 10 lat, tak myślę, że tak samo programiści software'owi prędko się nie wyczerpią jako zasoby. No wiesz, zawsze te takie rzeczy, o których nie wiemy, nas trochę przerażają. I to... A to prawda. Tak jak było, deweloperzy C nie źle patrzyli na C++owców, na Javowców i C-Sharpowców, no ale technologia idzie do przodu. No. To jest narzędzie do rozwiązywania problemów. Weźmy pod uwagę, że nasze dzieci prawdopodobnie będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją, typu programista DNA i tak dalej. Także mamy takie pole do popisu, nikt nie wie, co będzie. Dobra. Słuchajcie, i tym miłym akcentem możemy zakończyć to spotkanie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję panowie za przyjście i za podzielenie się swoją wiedzą i informacjami, pokazaniem tych narzędzi. Powiem szczerze, gdybym teraz wybierał na nową platformę low-code, to zdawiam się pomiędzy nawet nie tyle Power Platform, a Microsoft Stackiem, a OutSystems. Mendix mnie tak bardzo nie przekonał, ale OutSystems wygląda sexy. Także dzięki wam serdeczne. Za tydzień słyszymy się z Danielem. Pamiętajcie o pytaniach, podsyłajcie mi na maila, bo bardzo jestem chętny do tego, żeby strzelić mu kilka trudniejszych pytań, a ja szczerze powiedziawszy w Identity nie siedzę aż tak mocno, także ja sam nie wygeneruję najlepszych pytań, więc musicie mnie tu wesprzeć. No, także tyle ode mnie. Serdeczne dzięki za dzisiaj i do następnego. Dzięki. Na razie.